dobry, robaczki. Mamy poniedziałek, koło 10 rano. Jest burza, tak więc jest to mega śmieszne, kiedy burza jest w ciągu dnia, a kiedy jest rano, to jest w ogóle śmiesznie. Jest niby ciemno, ale w sumie jest jasno. Widać pioruny. Właśnie przed chwilą był dosłownie jak podeszłem do okna, to za blokiem było widać taką, no taki piorun, nie? Tak więc fajnie. Ja lubię burzę. My musimy zaraz wyjść w ogóle na ten deszcz, bo jedziemy ogarnąć żarcie dla psa, gdyż nie zwalniamy tempa i wyjeżdżamy dzisiaj do Warszawy. Wczoraj wróciliśmy z Kołobrzegu po super chillowym weekendzie, ale żeby nie było, wiecie, za spokojnie, to kilka dni przed wyjazdem do Kołobrzegu okazało się, że jutro będę w Dzień Dobry TVN. Wyjeżdżamy, bo chyba około 10.30 będę, w sensie jak już to oglądacie, to już to miało miejsce, a ja chcę być w studiu około 8.30, bo chyba od takiej godziny mam modelkę, a ja lubię być dużo przed czasem, tak więc by się, wiecie, no nie stresować też wyjazdem z Poznania, no bo to by było chyba troszkę poronione, gdybyśmy stąd chcieli jechać. Byłaby duża szansa, że nie zdążymy, moje włosy są w stanie tragicznym, no ale w każdym razie jutro będę w telewizji. Fajnie. Jak to się w ogóle stanęło, że będę sobie w telewizji? Powiem wam, że jest to bardzo ciekawa sprawa. W sensie, dopóki się gdzieś tam nie miało okazji, to się wydaje, że to jest w ogóle takie strasznie, nie wiem, takie trudne albo jakieś takie super poważne, nie wiadomo co. A ja dostałam po prostu wiadomość na Instagramie od jednej pani, która pracuje właśnie w TVN-ie i brzmiała ona dokładnie: hej, nie chcesz wystąpić w Dzień Dobry TVN? Takie pytanie, jakbyście, nie wiem, zapytali swojego znajomego, czy chce iść z wami na piwo. Na frytki. Na frytki. Więc ja napisałam: hej, pewnie. Dawno w ogóle nie jechaliśmy pociągiem, znaczy ja jechałam, ale wspólnie, to nie pamiętam, kiedy ostatnio jechaliśmy pociągiem, czy my kiedykolwiek gdzieś razem mieliśmy pociąg. Pewnie jak jechaliśmy do Włoch dwa, to tam albo trzy. Nie! A, do Islandii. Tak, faktycznie pociągiem jeździliśmy razem tylko wtedy, kiedy mieliśmy jakąś podróż i musieliśmy się przetransportować do Warszawy na lotnisko. A. Zrobimy taki, wiesz, jak... Dojechaliśmy. Co będziemy robić teraz? Nie wiem, o której godzinie? Na 20, nie? Na 30. Tak, żadnego planu, brak funduszy na cokolwiek więcej. Poza przyjechaniem z jedzeniem śniadania. W każdym razie podróż przeminęła nam bardzo sympatycznie. Ja prawie skończyłam. Skończyłam książkę, tą, o której wam ostatnio mówiłam. Zostały mi dosłownie... Nie, bo jedną pół strony jeszcze przeczytałam, jak czekaliśmy na jedzenie w Max Burgers. Tak więc wyobraźcie sobie ten uczuć, kiedy już wiesz, że kończysz i musisz wyjść z pociągu, zostawiając dwie strony książki. I to wszystko dlatego, że stwierdziłam, że pójdę siku w trakcie, mogłam nie iść siku, wtedy bym skończyła. Ale miałabyś mokre gacie. Nie, bo to poszłam tak na zaś. O. Trzy kropki poszły.
jutro będziemy w Dzień Dobry TVN. Co będziesz? Fajnie, co? Ogólnie pokój jest spoko, nie? Ale jest tutaj... Załoga, przygotowujemy się do opuszczenia przestrzeni pozaziemskiej. Nie wiadomo, gdzie nas zawiezie, ale wyruszamy w podróż. Zapraszamy na room tour rakiety kibla. Ten kibelek jest wersją max, w sensie łazienko kibelek, wersją max łazienki w samolocie. Ale serio, wyobraźcie sobie, że nagle was w tym wystrzelą w kosmos, nie? Ogólnie czy coś wam jest więcej do szczęścia potrzebne? No, kibel, wino i ser. No to tu by była taka szafeczka. Koniec. My nic nie piliśmy. Tu serio jest jak w pociągu albo w samolocie. Ale jest suszarka. Pokaż ząbki. Po co? A, tu jedynka do wymiany, tak. Dwójka do robienia. Dobra. Dwójka do robienia, tak? Dwójka do robienia, więc... Będziemy słuchać. Dajesz, Wera. Daj z siebie wszystko. Trochę takim jeszcze zmodyfikowanym outficie, bo zastraszyliście mnie na TikToku i na Instagramie, że mnie nie puszczą w mojej marynarce, tak więc wzięłam sobie coś w zamian i na razie mam to tak założone, bo nie chcę mi się iść na wieszaku z tym. Ale jest na zielono. Ja się stresuję. Piotrek się zawsze stresuje. Chociaż ja też się teraz stresuję, czuję na brzuszku takie... Ale ogólnie już chcę jechać, w sensie już idziemy, więc jakby... Zgit. Zrobiłam sobie finalnie taki make-up, bo temat ma być połączenia kolorystyczne w makijażu, więc stwierdziłam, że wiecie, nie mogę sobie zrobić jednej kreski szalonej nawet eyelinerem w jednym kolorze, tak więc chciałam zrobić takie różne kolory. Jak to jest, Kotek, że ty się stresujesz? Moim występem w telewizji, a ja właśnie opierdzielam pączka, ale a ty się... nie możesz jeść. Ja się zawsze stresuję wszystkim. Taki już mam tryb. Robimy makijaż na obu oczach, jak mam stać tylko z jednej strony. Ale zrobimy tyle, ile się da w 7 minut. Sekundę. Uwaga. Trzy. Najmocniejsze na chwilę tego.
I choć wygląda on pięknie u innych, same do końca nie wiemy, jak go wykonać. Dlatego czas na spotkanie ze specjalistką. Jest z nami Weronika Bociąg, makijażystka. Cześć. Która powie nam wszystko. To może zacznijmy od tego, od czego w ogóle zacząć tą przygodę z kolorem. Zabawa z kolorem często wszystkich przeraża. Osobiście uważam, że najlepiej jakby skupić się na technice, którą już znamy, czyli na przykład podziałać z kolorowym tuszem albo zacząć z jakimś kolorowym błyskiem. Ja w trakcie muszę malować, więc ja oczywiście tak będę działać. Ja przepraszam, ale będę się skupiać na podziwianiu twojego makijażu, bo jest wyjątkowy. Przepięknie się tak zlewają te kolory i wszystko jest pięknie zbalansowane. Tak, u mnie kolor jest jakby nieodzowny, tak więc ja bardzo mocno miksuję wszystko i jakoś tak dobrze się w tym czuję, więc też dobrze wyglądam. Ja mam taką, no taką tezę, że też jeśli chodzi o wybór koloru dla siebie na początek, najlepiej jakby postawić na to, co lubimy i w czym się dobrze czujemy, no bo wtedy jakby na pewno będzie ale okej. Ale ciekawe właśnie, bo, a czy kolorowe makijaże przystoją wszystkim w każdym wieku? Ja uważam, że tak. Jakby mały akcent kolorystyczny zawsze trochę ożywi nam twarz i uważam, że trochę może podkręcić nawet jakieś powiedzmy bardziej basicową stylizację, tak więc jak najbardziej. Okay. Teraz właśnie nałożyłam błysk w wewnętrznym kąciku, to jest coś, od czego każdy może zacząć i jakby błysk kolorowy też jest już praktycznie w każdej palecie, czy drogeryjnej, czy jakiejś takiej z wyższej półki, tak więc jest to mega fajne i proste. Teraz zajmiemy się dolną powieką. I też przy nawet nude makijażu można sobie dać kolor na dolnej powiece i to też nam trochę urozmaici cały make-up. Poproszę cię, żebyś popatrzyła do góry. O, widzę, że wchodzi niebieski, czyli róż i niebieski. A czy są takie odcienie, które rzeczywiście pasują wszystkim, czy też należy zwracać uwagę na to, które kolory lubimy albo które pasują do naszego odcienia karnacji czy też włosów? Zazwyczaj ja stawiam na zasadę taką, że znaczy mamy różny odcień skóry i ja najbardziej dzielę to na ciepłe i chłodne tonacje i tak jest najłatwiej, bo każdy kolor jest, można właśnie wybrać albo w ciepłej, albo w chłodnej tonacji i to najczęściej będzie dobrze właśnie na nas wyglądało. Takie jakieś dopasowywania kolorów pod tęczówkę czy coś, to jasne też się sprawdza. Na przykład jak mamy niebieskie oczy, możemy postawić na niebieski cień, wtedy podbijemy nasz kolor oka. Ale mówię, ja jestem zdania, że wybieramy to, w czym czujemy się dobrze okay. I wtedy zawsze jest okej. Okay. Weronika, ja nie będę ci przeszkadzać, malujcie się dziewczyny, my do was zajrzymy. Było widać, jak mi się ręce trzęsły? Nie. Nie? Znaczy nie wiem, ja byłem za daleko. Czy to czas, żeby powiedzieć parę słów, czy jeszcze nie? No chyba tak, no. Ogólnie dobrze, ogólnie jestem zadowolona, ale tak się zestresowałam. W sensie, tak sobie na pewniaka cały czas szłam, aż do momentu, jak ten przyjmuje pan powiedział za 3 sekundy. I wtedy. Tak. No a najgorsze jest to, że musieli pokazywać moje ręce, jak tymi pędzlami. Ja mam takie, nie. No ale co, no. Nie da się tego przewidzieć. A trzeba było w końcu mieć się ten pierwszy raz, więc może jeszcze kiedyś mnie zaproszą, mam nadzieję. Wszyscy mówili, że było dobrze, ale wierzę, że zawsze tak ci powiedzą. A może to trochę jest tak, że lepiej się postresować jednak wcześniej i mieć taki motywujący stres, który pozwala się skupić. No pewnie, przecież pamiętam tak jak, nie wiem, kiedyś jak, no bo malowałam kreskę na modelce, nie? I jakby samo malowanie kreski już nie jest dla mnie stresujące, no bo dokończałam ją później poza kamerami i już wszystko było git. Ale pamiętam, że jak jeździłam malować jeszcze klientki kilka lat temu, jak zaczynałam z make-upem i ktoś chciał kreskę, to dokładnie tak samo się zachowywałam, w sensie ręce mi się trzęsły, bo się po prostu stresowałam, no a jak już robisz coś któryś raz, no to spoko, tylko tu właśnie trudność była taka, że nie dosyć, że musiałam mówić, musiałam jeszcze coś robić i miałam na to 7 minut i miałam takie, no ale fajnie, no nie wiem, czy obejrzę ten materiał szczerze. Obejrzysz, obejrzymy razem. Dobrze. Było dobrze. By było łatwiej, gdybym się samą miała pomalować, mam wrażenie. No ale okej, no. Do przodu, wszyscy mówią, że było okej, to było okej.